Witam Was serdecznie w tą piękną majówkę. Planowanie, planowanie. Ostatnio tak zaczepnie założyłam taką ankietę: czy planujesz swój czas, czy nie planujesz? Odpowiedzi mało było, ale generalnie odpowiedzi były na nie, że jednak większość z nas nie planuje swojego czasu. I powiem Wam, że ja byłam tego typu osobą i zdarza mi się jeszcze to nawracać, że, że też nie planuję swojego czasu i wtedy mam poczucie tego czasu zmarnowanego. O co mi chodzi z tym planowaniem? Tak? Wiadomo, że zdarzają się sytuacje różne, które są niezależne od nas. Dziecko zachoruje, tak, coś tam się stanie. Nie wiem, no, musieliśmy gdzieś tam dłużej zostać w pracy, jeżeli pracujemy w korporacji czy gdzieś. Różnie to bywa, ale chodzi mi o planowanie tego, co my chcemy zrobić, tak. Mówi się na przykład, nie mam czasu na ćwiczenie. To zrób tak, żebyś miał czy miała ten czas na ćwiczenie. Jak to zrobić? Zaplanować sobie, bo mniej więcej wiesz, ile czasu potrzebujesz. Na przykład teraz, tak wiesz, ile czasu potrzebujesz na wykonanie swojej pracy zawodowej. Wiesz, ile czasu potrzebujesz, jeżeli jesteś na przykład matką, ile czasu mniej więcej potrzebujesz. Jeżeli Twoje dzieci są zdrowe, wiesz ile czasu potrzebujesz na jakieś tam ogarnięcie spraw domowych, więc oblicz sobie. W międzyczasie spróbuj też znaleźć to planowanie, jest po to, żeby znaleźć czas dla siebie, żeby zrobić coś i dla swojego ciała, i dla swojego ducha, dla swojego rozwoju, tak? Bo jeżeli okazuje się, że na przykład dwie godziny skrolujesz Facebooka, czy oglądasz jakiś serial, który nic ci nie przynosi, a w tym czasie możesz i poćwiczyć, i na przykład popracować pół godziny dodatkowo, i na przykład mieć czas na przeczytanie książki, to warto naprawdę przemyśleć, zainwestować to wszystko, bo to przynosi efekty, tak? bo można leżeć, przeleżeć ten cały czas, przemarynować bezsensownie z pilotem i zleci nam 5 godzin, 10 godzin, jak my sobie policzymy te godziny w przeciągu miesiąca, ile mogliśmy przez ten czas zrobić dla siebie, rozwinąć się. Nie wiem, zgubić nawet zbędne kilogramy, tak? No bo nawet ten czas można wykorzystać tutaj w kierunku tego, żeby pójść nie tylko w samorozwój pod względem rozwijania siebie, jeżeli chodzi o jakieś sprawy mentalne, ale również rozwojem będzie to, jeżeli. Zaczniesz bardziej zdrowo podchodzić do Twojego trybu życia, tak? To też jest rozwój. Jeżeli zaczniesz się zdrowiej odżywiać, jeżeli zaczniesz ćwiczyć, jeżeli zaczniesz praktykować świeże powietrze, to po prostu też jest dobre dla Ciebie. Dlatego warto zaplanować sobie to, co my dla siebie chcemy. Jeżeli wykonamy 70-80% swojego założonego planu, zacznijmy od małych rzeczy. To naprawdę, to naprawdę będzie ok. Ja też nie mówię, że jestem jakąś mistrzynią, że mi się to udaje. Cały czas jeszcze zbaczam z tej ścieżki, ale naprawdę planowanie jest podstawą życia. Słuchajcie, jeżeli też chcecie o planowaniu, jeżeli też chcecie o nawykach fajnych, dobrych, które nas na dobre tory sprowadzają, warto o 5.55 wstać. Posłuchać albo już być gotowym i posłuchać Fryderyka Karzełka. To naprawdę e, fajne, e, fajne nawyki, fajny, e, fajna atmosfera, heksagon szczęścia. Może akurat coś do Was przemówi. E, dlaczego? Dlatego, że jeżeli długo śpimy, to dużo czasu marnujemy. Czasami faktycznie zdarza się, potrzebne jest to każdemu, ale e, warto wstać wcześniej, po to, żeby zrobić to. Na co nie mamy przysłowiowego czasu, albo, albo jesteśmy później zmęczeni. Także serdecznie Was zapraszam do klubu 555. Zmieniajmy się na lepsze.